Witajcie Iskariotki. Dziś w filmie jak zawsze wysrywy Eli. Jednak będzie też coś małego, nie mówię tu o małym członku naszego minutnika. Dziś się trochę pośmiejemy, popłaczemy. Chociaż nie, niczego nie będzie. Ogólnie życzę wam dużo zdrowia, jest pogoda jaka jest i bywa zdradliwa i dużo osób obecnie choruje, ale nie tak jak Ela. Zapraszam was do oglądania. Odłóżcie mężów na bok, żony odstawcie do szafy. Weźcie porterka fajeczkę i zaczynamy. Ela jak to Ela, na swym małym telefoniku w notatniczku Samsunga podziękowała za zaproszenie na serwer Przystanek Kocporowo. Ela oświadczyła jak to na królową przystało, że nie należy do serwerów oraz grup i czatów z jej uniwersum. Jedynie gdzie należy to tam, gdzie może dawać za darmo bany i straszyć innych przerwami. Pisała również, że nie czuje się z tym komfortowo. Okazuje się, że nasz minutkowy amant Marek jest ponownie przyjacielem sympatią Eli. Tym youtuberem to sam nie wiem czy jest czy też nie, zmienne to jak jego sukienka podczas pokazów. Marku pozdrawiam cię. Ogólnie Ele trochę pokićkało, bo mamy aż 7 pozycji, a ja już po pierwszej mam dość. Ela postanowiła, że jednak już jest z Markiem. Nie wiem czy ona wie, ale jak nie wie to jej powiem. Elu daj ucho i to będzie tajemnica. Marek ma inną kobietę. Ciebie już nie chce. I to jest tak między nami, by się nikt nie dowiedział. Ela w swym postanowieniu napisała, że dalej będzie pisać o Marku ich związku. Na live dalej będzie mówić jak to Marek jest przez hejterów napuszczany. Tak jak facet by nie umiał sam myśleć. No ale tak Marek jest małym chłopczykiem Eli. Dziś nie są pokłóceni, w ich życiu panuje raj i harmonia. Tak dokładnie trwa to do czasu aż ktoś nie napisze do Marka i nie wyśle mu zdjęć cycków z internetu. Wtedy ten się zakocha w minutkę i no wiemy co będzie dalej. Zaskoczeni. No chyba kuźwa nie. Dalej. Ela uznała, że jeszcze się jednak zobaczą. No w sumie mogą. Bo ma czas do końca października i ta będzie bezdomna. Marku zabierz Elę do siebie, codzienny Mortal Kombat o 20 na Discordzie, zacnie by było. Królowa kłaków i innych bakterii w swym pięknym oświadczeniu spisanym na notatniczku oświadczyła też, że chce by spotkanie było w tajemnicy. Wiemy jak to będzie wyglądać. Codziennie rano porcja świeżego filmu z Wyra, jak oboje są zmachani, bo działo się przez minutę bardzo wiele. Marasek nie będzie już bohaterem tych pięknych elowskich zdjęć, filmów oraz live'ów oraz tekstów. Zrobi zdjęcia i filmy, ale tylko dla siebie, czyli wrzuci na swój serwer i powie, że to dla fanów, tak jak to zawsze robi. Ela dalej uważa, że to hejterzy niszczą ich związek, bo robią razem live. Wcale nie jest to tak, że Marek sam to robi. Chłop jest dorosły, robi co robi, ale Ela dalej uważa, że to wina hejterów. Czyli co Elu? Wychodzi na to, że Marek nie ma własnego mózgu i robi co mu się każe. Ela jak to Ela zapita albo napita z samego rana uznała 21 września, że od września będzie oficjalnym singlem. Tak Ela dalej ma u siebie sierpień albo i lipiec. Dziwna kobieta. Chce mieć Ela też różnych kochanków, ale no. Ma tylko Maraska. W trzecim punkciku Ela prosi by przekazać naszej minutowej strzale, że jak chce niech sobie gada na Eli temat, ale ma nie ranić jej, nie krytykować i nie szkodzić. Elu widzisz pomogłem. Ela płakusia też, że Marek wyśmiewa Elcie, że jest babcią, wygląda jak zarośnięty czuj z Gwiezdnych Wojen, że zachowuje się jak się zachowuje. Czyli film ponad wszystko chuj w wakajki z dzieckiem, chuj w wspólne spędzanie czasu, najważniejszy jest film i bieganie po plaży. Karierę i firmę nie wymienię, bo tego nie ma. Elka też wymieniła, że Marek z nią rywalizuje osobiście, zawodowo i finansowo. Tu się zatrzymam. Ela w porównaniu do ciebie Marek pracuje, nie żyje z chorej mamy. Dziękuję za chwilę uwagi. Gadała też jakieś dziwne wieści w stylu, że mężczyźni są nie tylko szowinistami, ogólnie Ela postawiła diagnozę niczym lekarz. Elu, a co do diagnoz? O, ktoś pukał.
okulista nie widzi, urolog się wstydzi, psychiatra je myszy jak kot. Chirurg bez serca ma czerwony nos, on może skalpelem zmienić los. Daleko odnoszy, odnoszy najdalej, lepiej nie choruj, omijaj szpitale. Daleko odnoszy, odnoszy najdalej, nie choruj, omijaj szpitale. Gdy w kraju nad Wisłą chorować ci przyszło, w szpitalu na wszystko znajdą lek. Opieka lekarza jak grabarza sen, za światy zaprowadzi cię. Daleko odnoszy, odnoszy najdalej, najlepiej nie choruj, omijaj szpitale. Daleko odnoszy, odnoszy najdalej, nie choruj, omijaj szpitale. Daleko odnoszy. No to nam wleciała reklama, ale tak, Elu, zapraszamy, wykonamy wszelkie dobre i najlepsze badania na całym świecie. A tak, poważnie, wstawaj. Elcia w kolejnym punkcie pisze, że już się gubi w internetowych manipulacjach Marka. Elu, tak na marginesie, która paczka ci się bardziej podobała? Ta od nas, gdzie dodaliśmy jeszcze Majtusie, czy ta od Marka? W sumie to obie paczki miały to samo. Marku, prosimy cię, byś robił dymy z palule. Rób ustawki niczym kibol. Ale nie baw się felkę pranksterkę. Nie kłam też na temat Eli, mów, że się myje, jest kochana i wspaniała. Poświęca dużo czasu tobie i ty jesteś winny tego, że Ela ma złe humory. Ela nigdy nie okłamała swoich widzów, Elu, przecież ty ciągle kłamiesz widzów na każdym kroku, to ze swoją mamą prawdopodobnie też. Mało tego, kłamiesz też na temat mycia, mniejsza, nie idźmy tą stroną mocy. Marku, Ela pisze, że cię przeprasza, znudziło już się jej i pragnie twojej minutowej czerwonej strzały. Ela przeprasza, że średnio 20 razy w tygodniu wyzywa cię i obraża. Marek już nie jest brudnym wieśniakiem z wioski, nie jest już głupi. Elu, znowu kłamiesz widzów, ale powodzenia. W piątym punkciku Ela opisała, co będzie z jej znajomością z Maraskiem Bombaskiem, i tak nie dowiemy się tego od niej. Mamy nie oczekiwać deklaracji od Marka. Możliwe, że znowu okłamie Elę i będzie się ponownie bawił na wyspach z hejterkami. Napisała, że Marek ogólnie czasem kłamie, nie mówi prawdy. Ela zamknęła drzwi do internetowych produkcji, zdjęć, filmów oraz live'ów. Znowu napisała, że nie będzie bohaterem i tak dalej. Marek nie radzi sobie z hejtem, boi się hejterów, dlatego woli siedzieć z nami niż z Elką? A dlaczego, zapytacie? Dlatego, że można pogadać na inne tematy niż kochasz mnie, jaka pogoda, aha, aha. Elka, trochę godności kobieto, brak słów, lecimy dalej. Ela mówi, że trzeba mieć plan B, a więc... Ela nie będzie siedziała przed komputerem, tabletem czy smartfonem. Ubiera się i idzie na skałki podrywać swoich widzów. Nie będzie czekać tygodniami na Marka. Chce być w objęciach przystojnego mężczyzny, więc pytam, kto chce Elę? Poszukiwany bolec na już. W wieku 52 lata nasza kochana babcia Gawin pisze w swym pięknym i długim poście jak knaga knagi, że przed nią 10 lat aktywności zawodowej, ma teraz swoje 5 minut. Dalej twierdzi, że więcej zarabia, a gdzie PayPal? Zamierza Ela chodzić na balety i uwielbia seks. Seks może i uwielbiasz, ale czy znajdzie się taki samobójca jak Marek? Ciężko ocenić, Elu. Do reszty się już nie odniosę, bo nie mam sił i ochoty. W punkcie siódmym Elka napisała, że zależy jej na Marku. Nie żebym sugerował coś, ale Elu, czy on nie ma już innej kobiety? Czy on nie ma cię już dość? Kochasz go, nie kochasz go, średnio co 11 godzin. Trochę to już nudne. Oboje siebie jesteście warci. Twierdzisz, że cię kocha, a jednak coś nie do końca.
Ogólnie Ela twierdzi, że już nigdy nie będzie mówić o spotkaniu z Markiem, teraz tylko czekać aż sama wrzuci bilet, że jedzie. Koniec tego tekstu w końcu, bo już sił nie miałem przy punkcie pierwszym, a musiałem zrobić aż 7. Brawo ja. Teraz tak na koniec. Ela, która mówi, że nie będzie pić, palić, jest śmieszna kobieta, już nawet nie ogarnia tego, czy się witała, czy też nie. Droga Elu, nie prowadź auta po alkoholu, bo kogoś przez swoje pijaństwo skrzywdzisz. Masz golenie, to na nich łaś jak wypijesz. Tak. Jesteś zniszczona i to zniszczona babcia. Pozdrawiam. Iskariota.